Witam Państwa serdecznie na ulicy Staroszkolnej 10. Słychać w oddali zabawę dzieci. Mam nadzieję, że już wkrótce w nowym Centrum Edukacji Społecznej również dzieciaki będziemy słyszeć. Będzie tu znajdowała się również nowa siedziba Muzeum Kanału Bydgoskiego. Zapraszam serdecznie na wirtualny spacer. Bydgoszcz informuje. W tym momencie widzimy jeszcze pustą wiatę, ale już wkrótce będziecie Państwo mogli tu zobaczyć kajaki, smocze łodzie, którymi będziecie Państwo mogli przemieszczać się po starym kanale bydgoskim. Jesteśmy już w środku, jesteśmy już w pomieszczeniach całkowicie zmienionych. Kto obserwował portal Urzędu Miasta, widział te wnętrza, ale jeszcze przed remontem. Dzisiaj znajdujemy się w głównej sali wystawienniczej. Tu będziemy opowiadać o historii kanału bydgoskiego, o jego roli na przestrzeni dziejów naszego miasta. Przeszliśmy do kolejnej sali wystawienniczej. Już wkrótce będziecie Państwo mogli tutaj podziwiać historię żeglugi śródlądowej na bydgoskim obszarze wodnym. Zobaczycie tutaj wiele modeli statków. Będziecie mogli zobaczyć, jak w Bydgoszczy, jakie statki kiedyś w Bydgoszczy pływały. W Centrum Edukacyjno-Społecznym odbywać się będą również wykłady, warsztaty, spotkania chociażby rad osiedli. Będzie można spotkać się w tej sali i przyjść, zobaczyć również wystawy czasowe, wystawy fotograficzne, malarskie, ale jest to sala audiowizualna, w szczególności przeznaczona na spotkania, wykłady, warsztaty. Kolejna sala, w której będziemy mogli pokazywać ekspozycje czasowe, ale również warsztaty, również takie mniejsze wykłady, w szczególności związane z historią miasta oraz z, co ciekawe, również florą i fauną kanału bydgoskiego. Tutaj będą prowadziły zajęcia NGOsy, które są związane z rekonstrukcją historyczną na temat takich właśnie elementów historii naszego pięknego miasta. Jesteśmy już całkowicie u góry, na drugim piętrze. To jest piętro przeznaczone przede wszystkim na działania takie administracyjne, w tym również na spotkania NGO-sów, w tym również na chociażby mniejsze konferencje.